siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie z powrotem w tym podcaście. Przez długi czas nie nagrywałam i w tym momencie też się maluję, więc jeżeli będzie coś słuchać, to, że tak powiem, są odgłosy odmalowania się i stwierdziłam, że wrócę do nagrywania podcastu i mogę sobie mówić, że nie mam czasu, bo ja faktycznie tego czasu mam coraz mniej. Coraz więcej, że tak powiem, się dzieje w firmie, a mam bardzo fajnych, że tak powiem, rzeczy do opowiedzenia, więc dlatego stwierdziłam, że po prostu nawet jak się maluję, to wezmę telefon i po prostu nagram ten podcast, gdyż i tak mnie nie będzie widać. Fajnie wykorzystam czas i chcę się z wami podzielić czymś, co właśnie zauważyłam, co mało osób robi, ale ta mniejszość, co właśnie robi tą rzecz, daleko, daleko zajdzie. Jest to, że tak powiem, ja to cały czas nazywam, jak mnie obserwujecie długo, to ja to nazywam taką orientacją w terenie. Można to też nazwać jako, nie wiem, otworzenie swoich oczu albo bardziej uszu tak naprawdę, ale nazwijmy to orientacja w terenie i dlaczego to jest bardzo ważne. Jak się uczymy języka, jest to koncept, który nie wiem, czy ja to sama wymyśliłam, po prostu nie widziałam tego nigdzie, nie widziałam też, żeby ktoś tak to nazwał, że tak powiem, więc nazwijmy sobie już tą orientacją w terenie i to jest takie, że tak naprawdę cały czas orientujemy się w terenie tak naprawdę wszystkimi zmysłami, czyli nie tylko, że nie wiem, patrzę, nie wiem, na jakieś napisy, tylko też patrzę na przykład, słucham, co ktoś do mnie mówi. Po prostu no, orientuję się tak około, co się wokół mnie dzieje. Staram się jak najwięcej zmysłów używać do nauki języka, że tak powiem. I bardzo fajny mam przykład z tym, że właśnie ostatnio miałam bardzo dużo lekcji, chyba 3 lekcje na żywo pod rząd, z kimś, ponieważ ktoś przygotował się do ważnego egzaminu i w sumie dzisiaj ta osoba ma ten egzamin, więc nie wiem, czy ta osoba zdała, ale bardzo, bardzo, bardzo trzymam kciuki. Jak już to wstawię, to już na pewno będzie po. I właśnie tak naprawdę cały czas na tych lekcjach na żywo staram się, żeby ten język ćwiczyć po prostu cały czas, więc jeżeli na przykład po lekcji albo nawet w trakcie lekcji czasami właśnie z braku czasu i tak naprawdę właśnie nigdy nie ma braku czasu, tylko jest po prostu jak tym czasem zarządzimy, bo mogę powiedzieć nie mam czasu na lekcję, muszę zjeść, a można też zrobić lekcję w restauracji, więc tak to też wyglądało. No i w tej restauracji padły pytania, które ta osoba jeszcze nie znała takiego holenderskiego. I co? Pójście do restauracji, można powiedzieć, że to jest typowy o, relaks, to się w ogóle nie skupię na nauce, a właśnie wcale nie, bo bardzo fajnie to było, że jakieś różne napisy na ścianie, na przykład w tej restauracji też właśnie można się zapytać o co to znaczy, albo sobie jak nie macie takiej mnie, że tak powiem, ze sobą akurat na lekcji, że nie macie się kogo spytać, co to znaczy, ale jak macie znajomego, to się na pewno spytajcie właśnie, co taki napis na ścianie w restauracji znaczy, albo właśnie różne rzeczy, co może do was powiedzieć kelner lub kelnerka, na przykład słowo, albo bardziej zdanie, co ta osoba też nie znała, to na przykład było zajnili alchejce, czyli już zjedliście wszystko, ktoś po prostu nie znał tego powiedzenia, no i potem od razu się można spytać, a jakby to też jest spoko, żeby właśnie pytać się, albo jeżeli ktoś coś do ciebie powie i nie wiesz, co to znaczy, to mówię, mamy Google, mamy ChatGPT, mamy telefony, smartfony, już jest tyle tych różnych opcji AI, więc nie ma wymówki, żeby nie uczyć języka, żeby nie orientować się w terenie, oczywiście, bo też dużo osób na przykład na TikToku komentuje, że o, jak ktoś tu przyjeżdża na 3 miesiące do pracy, no to oczywiście nie musi się uczyć języka, no nie musi, nie? Ale bardziej mi chodzi o takie osoby, które chcą, ale to jest ogólna taka motywacja już życiowa, już bardziej zmiana takiego lifestyle'u, że o, nie idę sobie do restauracji. Albo bardziej mogę to ująć jako, są dwa rodzaje, wyjść do restauracji, na przykład jak uczę się języka, to wychodzę sobie do restauracji i mam, że tak powiem, to wszystko
wyrąbane, a na przykład lifestyle numer dwa to jest właśnie ta orientacja w terenie, jak to nazywam, że nawet jakby ta osoba poszła samemu albo z inną osobą, albo z innymi osobami nawet, to pytam się, sprawdzam na Google, co jest napisane, co tutaj jest. Patrzę sobie na przykład na wszystkie potrawy w menu. Jeżeli czegoś nie znam, to się od razu pytam. Po prostu taka ciekawość świata, jaką tak naprawdę się ma jako dziecko, bo też możecie sobie też przypomnieć, że jak byliście mali, to też na pewno jakby kiedyś się nic jakby nie wiedziało, wiecie o co mi chodzi, co mam na myśli, że jak się było małym, to się tak co chwilę na przykład pytało rodziców, a co to jest, a co to znaczy, a co to jest, i na przykład ktoś powiedział, nie wiem, to jest, już tam w restauracji, to wymyślę sobie, nie wiem, to jest cielęcina, no a co to jest, taka ciekawość świata, taka orientacja w terenie, to jest bardzo, bardzo fajne, więc tak się tak naprawdę najlepiej nauczyć języka. Ja, jak wiecie, po prostu, nie wiem, czy mogę powiedzieć słynę z tego, bo to tak dziwnie brzmi, ale cały czas głoszę po prostu tak naprawdę, żeby uczyć się języka w fajny sposób. Więc jeżeli nie lubisz wkuwać słówek, to tego nie rób. To sobie pójdź do restauracji i na przykład przeczytaj menu, mówię, napisy, co ktoś do ciebie mówi, kelner. Albo w inne miejsca, po prostu naprawdę znajdź drogę, która najbardziej ci pasuje, jak jedziesz autobusem, to jakie komunikaty słyszysz w autobusie, co ktoś mówi, może jakieś dwie osoby rozmawiają ze sobą w tym autobusie. Orientuj się, że tak powiem, w terenie, to jest taka krótka myśl, która na mnie naszła, bo ja ogólnie chcę nagrywać więcej tego podcastu, a nie będę mówić, że nie mam czasu, ponieważ tak jak znalazłam czas na ekstra lekcje, bo zawsze są możliwości, tak znajdę czas na nagrywanie podcastu. Zaraz lecę też sama na lekcje jeszcze nauki jazdy samochodem, więc też mam oczywiście pełny grafik, moi drodzy. Jak macie inne pomysły na podcast, chociaż w sumie mówię, podcast to będzie taki zbiór moich myśli, ale jeżeli na przykład macie jakieś pytanka, to daj mi znać. Pozdrawiam bardzo serdecznie i hejle, fajne, doch, ale mał, dzuch. Zawsze bądźcie otwarci na naukę i tak to najlepiej przyjdzie. Banalny, no po prostu w najbardziej banalny sposób. No. Najbardziej banalny. Banalny team, banalny chrócisz.